Top 10 ról Natalie Portman. Aktorka, reżyserka, producentka, absolwentka Harvardu i przez krótki okres pani naukowiec. Natalie Portman już niedługo przekroczy czwartą dekadę życia, a swoim CV mogłaby obdzielić przynajmniej kilka osób. Dziś przedstawimy top 10 ról tej niesamowitej aktorki, która swoją karierę zaczęła jeszcze jako nastolatka. Numer 10. Celeste, Vox Lux. Portman od samego początku swojej kariery grała na przemian rolę w filmach wysokobudżetowych, jak i tych bardziej artystycznych. I mimo, że wysokobudżetowe wychodziły jej z różnym skutkiem, w tych drugich zawsze radziła sobie fenomenalnie. I tak było też i tym razem, gdy wciela się w postać znanej piosenkarki, która musi uporać się z tragiczną przeszłością. Numer 9. Laura Barlow, Planetarium. Następna rola aktorki w produkcji artystycznej. Chociaż sam film zdobył bardzo mieszane recenzje, będąc głównie krytykowanym za chaotyczną fabułę, to rola Portman od początku była uznawana za jeden z plusów tego obrazu. Tym razem artystka wciela się w rolę kobiety, która wraz z siostrą posiada nadnaturalne zdolności. Potrafi wywoływać duchy. W ich życiu pojawia się mężczyzna, który zamierza to wykorzystać. Numer 8. Anna Boleyn, Kochanice Króla. Rola, dla której można stracić głowę. I to na kilka sposobów. Mówiąc dokładniej, mamy oczywiście na myśli wspaniałą rolę Portman, świetnie wcielającą się w intrygantkę Annę Boleyn. Anna była niezwykle fascynującą postacią w swoich czasach, a Natalie pokazała, że pod tym względem jej nie ustępuje. Dlatego nie dziwimy się, że Henryk i widzowie stracili dla niej głowę. Szkoda tylko, że Anna również musiała się z nią pożegnać. Numer 7. Emma, Sex Story. Mało kto kojarzy Portman z rolami w komediach romantycznych i nic dziwnego, skoro aktorka zawsze wolała ambitniejsze kino. Jednak tego filmu nie można traktować jak typowego romansidła. Historia ukazuje bowiem cały wachlarz czynników tworzących relacje między dwojgiem ludzi. Partnerujący aktorce Ashton Kutcher przyznał nawet, że Natalie umiałaby pewnie stworzyć chemię z plastikowym kubkiem. Może to trochę dziwne, ale chcielibyśmy to zobaczyć. Numer 6. Evie Hammond, V jak Vendetta. Film był bardzo krytykowany z powodu nietrzymania się komiksowego pierwowzoru stworzonego przez uwielbianego Alana Moore'a. Po latach jednak został jednym z wielu kultowych dzieł niedocenionych w dniu swojej premiery. Co by nie mówić, i wtedy, i dziś rola Natalie jako Evie była chwalona zarówno przez krytyków, jak i widzów. A moment golenia jej głowy pamięta każdy, kto choć raz obejrzał tę produkcję. Numer 5. Jane Foster, Thor. Sama Jane i Natalie nie są zbyt popularne wśród fanów Marvela, jednak my uważamy, że to kiepski reżyser sequela zrujnował tę postać, jak i sam talent Portman. W pierwszym Thorze Jane to urocza, inteligentna i walcząca o swoje kobieta, którą naprawdę można polubić. Zwłaszcza dzięki bardzo naturalnej grze Portman. Dlatego nie możemy doczekać się jej roli w czwartym Thorze, oby pokazała wszystkim niedowiarkom, na co ją stać. Numer 4. Jacqueline Kennedy, Jackie. Kolejna próba zdobycia Oscara przez Portman. Wyszło jej średnio, w końcu zdobyła nominację, ale niestety sama nagroda przeszła jej koło nosa. Jednak Jackie jest naprawdę warta obejrzenia. I to nie tylko dlatego, że Portman jest bardzo wizualnie podobna do byłej prezydentowej. Jej gra, gesty, a zwłaszcza sposób mówienia powoduje, że zupełnie tracimy z oczu aktorkę, a przed nami pojawia się prawdziwa Kennedy. I to się nazywa magia kina. Numer 3. Padme Amidala, Saga Gwiezdnych Wojen. Oczywiście nie jest to najlepszy popis umiejętności Portman. Jednak ta rola jest ważna z zupełnie innego, specyficznego powodu. W końcu to Gwiezdne Wojny. A jej postać na zawsze pozostanie w sercach wielbicieli tej sagi i nawet jeśli inne role pójdą w zapomnienie, w co trudno jednak uwierzyć, Padme będą pamiętały jeszcze wnuki naszych wnuków. Moc jest z nią. Numer 2. Nina Sayers, Czarny Łabędź. Oscarowa rola, o której swego czasu było bardzo głośno, również w negatywnym aspekcie. W obliczu walki producentów filmu o nagrodę dla Portman, dublerka oskarżyła ją i twórców produkcji, że w ponad 90% to ją pokazywano na ekranie, a cały trud aktorki chwalony przez filmowców to tylko marketingowa wydmuszka. Prawdy nigdy się nie dowiemy, ale jedno wiemy na pewno. Emocje i szaleństwo Niny to w 100% zasługa Natalie.
Numer 1. Matylda. Leon Zawodowiec. Pewnie jest to oczywisty wybór, ale nie ma się co oszukiwać. Debiutancka rola Portman była najlepszą z jej długiego dorobku. Jako Matylda aktorka jest prowokująca, nieprzewidywalna i co najważniejsze, fenomenalna. Nie da się do Matyldy nie pałać szczerym uwielbieniem i tym bardziej zadziwiające jest, że w czasie premiery produkcji Portman miała jedynie 13 lat. Dlatego to właśnie ta dzielna dziewczynka zajmuje nasze pierwsze miejsce.